strony. Słuchajcie, jak wiecie, na pewno rozpoczął się tam chyba wczoraj proces tego popierdzieleńca z Norwegii, Andresa Brevika. Wystarczająco dużo na ten temat mówi się w telewizji. Wystarczająco dużo na temat jego czynów już zostało powiedziane. Straszna sprawa, ale dzisiaj pokazała się, właściwie nie dzisiaj, w nocy pokazała się ciekawa informacja, słuchajcie. Otóż Anders Breivik w 2006 roku, od 2006 roku do 2007 roku, czyli rok czasu, full time po prostu grał w World of Warcraft. Oczywiście nie omieszkał prokurator wspomnieć o tej pełnej przemocy grze. To są słowa prokuratora z sądu. Breivik, słuchajcie, stworzył tam sobie, grając w World of Warcraft, postać, którą dość konkretnie rozwinął według graczy. Postać nazywała się, chyba można to tak przeczytać, Justicar Anders Nordic. No i słuchajcie, miał takie levele, że to się w pale nie mieści ponoć. Kawał drania z niego był. Krwiożercza gra World of Warcraft. Znowu będzie na językach. Żeby było ciekawiej, w sądzie zostały nawet screeny z tej gry przedstawione, żeby pokazać, w jakie to straszne rzeczy bawił się w wolnych chwilach Anders Breivik. Oczywiście już pokazały się w związku z tym kolejne ślady, komentarze charakteryzujące Breivika jako gracza, i to wcale nie jakiegoś niedzielnego. Na jednym z forów Breivik na przykład opisywał, musiało być to całkiem niedawno przed wydarzeniami, które miały miejsce w Norwegii, opisywał, że właśnie kupił Modern Warfare 2. No i patrzcie, co on dalej pisał. Gra to prawdopodobnie najlepszy symulator wojskowy, jaki powstał. Jest jedną z najgorętszych gier tego roku. Bardziej patrzę na Modern Warfare 2 jako część mojego symulacji mojego treningu niż na cokolwiek innego. Cały czas uczę się jest ciężka i specjalnie i szczególnie część multiplayerowa jest niesamowita, jest cudowna. Możesz bardziej lub mniej symulować prawdziwe operacje. Sorry za takie rywane tłumaczenie, ale robiłem to na żywca. Słuchajcie. No także a propos jego oceny Modern Warfare 2, kompletnie się nie zgadzam. Uważam, że to jest przereklamowany shit, bardziej podobny do speedballa w paintballu niż do symulacji pola walki. No ale trudno. I teraz tak, słuchajcie, co taka informacja na temat Breivika jako gracza może znaczyć dla graczy na całym świecie, w tym na przykład dla mnie, gdyż jestem graczem. Słuchajcie, no, jeżeli chodzi o takie kraje typu miłujące pokój Niemcy, na przykład, no to tamto podejrzewam, że zaraz będzie jechane, kurna, będzie cenzura taka w grach, nic nie będzie można zagrać, wyeliminują krew, łby w grach nie będą odpadać, w czasie wojen żołnierze nie będą ginąć, tylko się będą na chwilę kłaść. Tak jak z tymi wszystkimi grami, które toczą się w czasie II wojny światowej, to już tam autocenzura Niemców już jest totalna, tam nawet nie ma Niemców po prostu, tam coś dziwni goście są, swastyki tam nie uświadczysz, krwi tam nie ma, przemocy nie ma. W ogóle make peace, not war. A w krajach skandynawskich, tam gdzie władzę trzymają socjaliści, ci różni dziwni ludzie, którzy chcą zrobić społeczeństwo idealne na wzór społeczeństwa Kambodży za rządów Pol Pota, tylko bez mordowania ludzi na razie, chociaż jak widać Breivik się wyłamał, no to tam to chyba w ogóle zakażą posiadania gier albo jakichś takich rzeczy.
No przecież to straszne. Do czego prowadzą gry? Patrzcie, World of Warcraft. Strach pomyśleć, jeżeli by na przykład taki Breivik dorwał się do Dead Island, co by się działo. Albo do Simsów, przecież tam też można straszne rzeczy robić. Na przykład pamiętam, jak grałem w którąś tą drugą część Simsów, kiedy to jeszcze była nowość. Pamiętam, że na przykład uwięziłem gościa w moim domu. Po prostu zagłodziłem go i zakopałem w ogródku potem. No. Znaczy śmierć po niego przyszła i go tam... Także straszne rzeczy można ze wszystkim robić. Czekajcie, zerknę sobie na półeczkę. Co tu jeszcze można tak? Tutaj można rzucać bomby atomowe. Mówię o cywilizacji piątce. W Elder Scrolls w każdej chyba części można straszne rzeźnie robić. W Silent Hunterze piątce można zatopić statek handlowy z Boga Ducha winnymi ludźmi na pokładzie. Mountain Blade, no to sami wiecie, tam rzeźnia totalna. Dragon Age też rzeźnia. No, Call of Duty, to jeszcze jest czwórka, Modern Warfare, to samo. Total War, Shogun, słuchajcie, tam to się rzeczy dzieją. No, ja nie wiem, to wszystko powinno być zakazane. Marra.